Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym Słowie na Dobry Dzień. Dzisiaj powiemy sobie o odnawianiu sił. Kto z nas nie potrzebuje odnowienia, wzmocnienia, posilenia? Myślę, że każdy z nas w jakimś momencie swojego życia właśnie szuka miejsca, w którym znajdzie to wytchnienie, znajdzie wzmocnienie, znajdzie posilenie. Świat wyszedł naprzeciw potrzebom człowieka i przygotował dla niego różnego rodzaju miejsca, w których właśnie będzie mógł odnowić te siły fizyczne. Czy to będzie siłownia, czy to będzie spa, czy to będzie jakieś miejsce rozrywki. Oczywiście nie mam nic przeciwko temu, ale musimy zdać sobie sprawę, że to odnowienie sił w tych miejscach, ono jest tylko na chwilę. Za jakiś czas znów będziemy przeciążeni i zapracowani i znów będziemy potrzebowali odnowienia sił fizycznych. Ale w tym fragmencie, który dzisiaj chciałbym z wami rozważyć, Pan Jezus mówi o tym, żebyśmy przyszli do Niego i odnowili siły, te duchowe siły. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, od 28 wersetu, Pan Jezus mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni, ja wam zapewnię wytchnienie. To wytchnienie, o którym mówi tutaj Pan Jezus, ono jest stałe, ono jest niezmienne. Ono wypełnia naszego ducha i duszę, abyśmy mogli chodzić w takim prawdziwym wytchnieniu, które pochodzi od Boga. Pan Jezus mówi: weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swoich dusz. Bardzo często tym przeciążeniem i takim brakiem satysfakcji jest to, że nasze dusze nie są ukojone, że nasze dusze są przemęczone i nie żyją w wolności, którą daje Jezus Chrystus. Pan Jezus mówi: weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie. A więc, jeżeli dzisiaj potrzebujemy odnowienia siły, to mamy przyjść do Pana Jezusa, który daje odnowienie i ukojenie dla naszych dusz. Pan Jezus mówi tutaj o sobie jako tym, który jest łagodny i pokorny serca. I mamy się uczyć tej łagodności i pokory serca właśnie od Pana Jezusa Chrystusa. W 30 wersecie Pan Jezus mówi: gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię lekkie. Jeżeli dzisiaj chodzisz w jakimś niewygodnym jarzmie i w niewygodnym brzemiu, w ciężkim brzemiu, to warto się zastanowić, czy na pewno to jest brzemię, o którym mówi Pan Jezus. Może, a może nie, nie może, ale przede wszystkim bardzo często chodzimy we własnym jarzmie, które na siebie nakładamy. A Pan Jezus mówi: kiedy chodzisz w moim jarzmie, to ono jest wygodne, a moje brzemię lekkie. Dlatego skonfrontujmy dzisiaj, w jakim jarzmie chodzimy i odnówmy nasze siły, przychodząc do Pana Jezusa Chrystusa i weźmy na siebie Jego jarzmo i uczmy się od Niego, abyśmy doznali ukojenia w naszych duszach.